Dzisiaj odbyliśmy nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w Gniewie i bardzo dziękujemy panu burmistrzowi za zaproszenie. Akurat idziemy śladem zamków, a mianowicie pierwsze zgromadzenie odbyliśmy w Malborku, drugie w Czuchowie. No i teraz przyszła pora na Gniew. Bardzo dziękujemy za możliwość spotkania się w tym pięknym miejscu i po formalnościach, po załatwieniu formalności za chwilę ruszamy na zwiedzanie zamku. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe powstają w całej Polsce. Aktualnie tych spółek jest 30. Powołane są po to, aby budować tanie mieszkania pod wynajem z możliwością dojścia do własności. To będą mieszkania z konkurencyjną ceną czynszu, dostępne dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, natomiast mają zdolność czynszową. To jest trochę wyżej niż konieczność mieszkania w lokalu komunalnym czy socjalnym, natomiast widzimy, jak wygląda aktualnie sytuacja i coraz trudniej uzyskać jest kredyt, dlatego rządowy program uzupełnia tę lukę, abyśmy mogli zaproponować w różnych gminach, nie tylko większych, ale również w mniejszych miejscowościach mieszkania, które będą dostępne do wynajęcia. Jesteśmy na etapie projektowania. 19 gmin, 19 wspólników, w których zrealizujemy w sumie 27 inwestycji, gdyż niektórzy będą mieli realizowane po kilka etapów. Złożyliśmy wnioski o finansowanie dla 5 pierwszych inwestycji. Przygotowujemy 3 przetargi o projekty budowlane dla inwestycji w Suchym Dębie i w Czuchowie, a także o koncepcję zagospodarowania w Malborku. Gniew jest jedną z tych 5 gmin, które są najdalej posunięte w pracach, a mianowicie złożyliśmy wniosek o finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego. Mamy wiedzę, że nasze wnioski zostały pozytywnie ocenione, wysoko ocenione, natomiast jesteśmy jeszcze na etapie uzupełnienia braków formalnych, co daje też możliwość, że na koniec roku, może najpóźniej w styczniu, będziemy mieli możliwość wbijania pierwszych łopat po to, aby wybudować mieszkania w Gniewie.